Psalm 148, 1, 13. Psalm 148. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go wszystkie zastępy Jego, chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go gwiazdy świecące, chwalcie Go najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami, niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i zostały stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne, ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny ogniu i gradzie, śniegu i dymu, wichrze gwałtowny, co pełni jego rozkaz. Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystkie bydło, płazy i ptactwo skrzydlate. Królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńce, a także dziewice, starcy razem z dziećmi, niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. To się tak poetycko czyta, natomiast w ogóle wszystkie psalmy są poezją. Ja Was w ogóle też zachęcam do tego, żeby widzieć potrzebę wyrazu piękna. To leży u podstawy uwielbienia na przykład. Bóg jest artystą. Nie przede wszystkim, ale Jego serce jest sercem artysty. I psalmy, które są uznane w Piśmie Świętym, bo Pismo Święte dzieli się na kilka elementów. Troszkę o tym będę więcej mówił, jak będę mówił na temat Biblii. Ale dzieli się na przykład na księgi mądrościowe i psalmy się zaliczają do ksiąg mądrościowych. Jednocześnie są poematami, są poemami. Bo w poematach można oddać głębsze rzeczy niż nie w poematach. Tak samo jak więcej wyśpiewasz niż wypowiesz. Wyśpiewa się więcej. Dlatego, że tam gdzie śpiewasz dochodzi jeszcze muzyka, która sama w sobie jest formą wyrazu. Na przykład kiedyś tego nie rozumiałem, to znaczy prorokować bez słów. Można prorokować na instrumentach. Tak? Prorokować, to znaczy prorokował na lutni. Jak prorokował na lutni? No, prorokował. Okazało się, że go i grał na lutni, tak? A ludzie mieli objawienia. To jest prorokowanie na lutni. Natomiast ten psalm, tak poetycko opisany, pokazuje co? Porządek. Układ. Jest napisane, Bóg jest Bogiem porządku. Wielu ludzi mówią, tak, to jest porządek nabożeństwa. Często nam zarzucano, u was nie ma porządku nabożeństwa. Ja mówię, człowieku, w ogóle masz pojęcie, co u nas jest. Masz pojęcie. Ty mają porządku w życiu nie widziałeś. W życiu. Jaki jest u nas porządek. U nas demon nawet nie miałknie. Jest wielki porządek. Porządek nie polega. Porządek to nie jest porządek ludzki. Nie jest ludzki porządek. To się zaczyna od tej, kończy się od tej, to się robi tak, a to się robi inaczej. Kiedyś pamiętam, byliśmy na takim spotkaniu pastorów, w takim kościele jednym. I moja żona. Ona. Kiełbaski takie były, nie? Ja mówię w ogóle, ona te kiełbaski tam, a jedzcie sobie, nie ma problemu. I tam pastorzy przychodzili, Agata chodzi, mówi, czym te kiełbaski bym zrobiła na ciepło. Patrzcie, a tam od wieczerzy pańskiej ten taki był, taki okrągły, co się tam, wiecie, tam co się podaje, no, takie ładne, złote z takim krzyżem tutaj. Więc Agata niewiele myśląc wystawiła ten ze środka, nalała tam wody, wstawiła na gaz i te kiełbaski tam gotuje. Pastor Białego Kościoła przyszedł, mówi, o Boże, to jest dla mnie za dużo, mówi, w tym kiełbasie się daje. A Agata mówi, ale mówi, no, no wiecie, że mówi, chciałem kiełbasę ugotować, to potem mówi, obmyję to stoi tak, będziesz miał to wiecie, że tak. Ale Agata mówi, ale co, no, bo w czym mam tę kiełbasę ugotować, no. O Boże, no ja ci tam garnek, poleciał człowieku, to przeraz, tego garnka, dobra. Co to jest? To religia jest. Bo to się, bo to jest ludzki porządek. Ludzki porządek. To jest ludzki porządek. Ale to, co czytamy.
czytamy w tym psalmie, to nie jest ludzki porządek. To nie jest ludzki porządek, to jest Boży porządek. Boży porządek to jest nadrzędna formuła, tak? Która została dana, aby wszechświat się nie rozpadł. To jest nadrzędna formuła, nic nie ma większego nad jego porządek. Jego porządek to jest inna rzecz, inna. Inna rzecz. Ludzki porządek. Bracia i siostry, módlmy się, żeby teraz w ogóle kobiety nie usuwały ciąży, bo to jest morderstwo. Wiesz o co chodzi? Ja mówię, człowieku, każde wyskrobane dziecko idzie do nieba. Lepiej niż ty. Czego mówię? Brzeczysz. Ale? Ja mówię, co ale? Co ale? Co jest lepsze niebo czy ziemia? Bo w moim piśmie jest napisane, że lubię być, mówię w domu żałoby, niż w domu wesela. Czy ty uważasz, że ja spędzę teraz resztę życia, żeby okupować kliniki antyaborcyjne i będę tam się darł innymi językami, żeby kobiety dzieci nie usuwały? Bo co? To jest ludzki porządek! Ludzki! Ludzie mnie pytają, Artur mówi, a co ty myślisz, mówi o małżeństwach homoseksualistów, bo to trzeba się modlić o to, żeby w Polsce nie było. Ja mówię, a co mnie obchodzi, czy Henryk ze Ździśkiem będą mieszkać razem? Mnie to nie obchodzi. To ludzki porządek. Ludzki porządek. Jak w RPA się zaczęło przebudzenie. Erlo Stegen, jak zaczął przebudzenie w latach 60. Wśród Zulusów, tak? I zaczęli im głosić Ewangelię. To się nawracał Zulus i jego trzy żony. I wszyscy przychodzili do kościoła. I wszyscy byli ochrzczeni w Duchu Świętym. On i jego trzy żony i reszta dzieci. I wszyscy, tak jedna wielka rodzina. A on w poniedziałek spał z jedną, we wtorek z drugą, w środę trzecią. I wszyscy prowokowali, no i co? I co teraz robi z tym faktem? Oni siedzieli ci misjonarze, mówią, no, Boży porządek. A ludzie się... Rozumiecie, o co chodzi? To jest inny porządek. Moralność to nie jest Boży porządek. Moralność to jest ludzki porządek. Patrzcie, my chodzimy tutaj w ubraniu. Uważamy, że to jest porządek. Bo to wstyd bez ubrania. Ale Bóg stworzył ludzi bez ubrania. Boże porządek to było chodzić nago. My chodzimy w ubrania, bo grzech przyszedł na ziemię. Zobaczycie ten drobny fakt. Ty. Dzisiaj jest dramat. Dramat. Rozumiecie, o co chodzi? Mówisz, jak ona wygląda? Jak ona wygląda? No, bo tak ona gorszy. Ja mówię, gorszy. Ewa to będzie zgorszyła. Misjonarze pojechali do Afryki. Tacy z takiego kościoła, takich kościołów ortodoksyjnych, protestanckich. Słuchaj, pojechali. Zaczęli nawracać takie plemię, zaczęło się te plemię nawracać tam nagle latali w tym plemieniu. Najpierw zaczęli te dziewczyny uczyć, żeby jakoś się tam ogarnęły te pierwsze i tutaj coś pozakładały, jakieś tam. No i tam pierwsze zdjęcia robią, proszę ciebie sobie, żeby powiedzieć, jak to misjonarze, no wysyłają materiał dowodowy, żeby kasy tam dostawać. I tam wzięli kilka tych osób, między innymi tam parę tych murzynek, a ta siostra, ona taka bardzo ortodoksyjna, ona tam chodziła, przykrywała głowę zawsze. Jedna taka młoda dziewczyna, ta murzynka, zobaczyła, że ta siostra głowę przykrywa, już miała tę opaskę tutaj kręciła, to szybko zdjęła opaskę z piersi. Stoi przy tym zdjęciu, młoda wierząca. Rozumiesz, oni się za głowę, ale to nie o to chodzi. Ale dlaczego? Bo ja biorę przykład tutaj, w ogóle wiesz o co. Rozumiecie? To są wszystko ludzkie porządki. To nie chodzi o to, czy to... Ja nie rozpatruję w kategoriach, czy to złe, czy to dobre. Bo w ogóle sam fakt dobra czy zła nie pochodzi od Boga. To pierwszy zakaz to był taki Boży, w ogóle nie dotykajcie drzewa poznania i dobra i zła, bo się dowiecie, o co chodzi z moralnością. Bo lepiej nie. Jak was pierwszy, to by się ubierzecie jeszcze. Wiesz, o co chodzi? To w ogóle, zobaczcie, to jest w ogóle coś innego. Ja wam chcę coś... Bardzo ważnego na początku zachować. To jest Boży porządek. To jest inna rzecz. Inna. Nam nie wolno tych rzeczy pomieszać. Ty jesteś odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, a nie porządnym człowiekiem tego świata. To nie o to chodzi, że ty masz zgorszenie, przynosisz, że masz być złodziejem, mordercą, jakimś bydlakiem, narkomanem. Nie. Nie o to chodzi.
My o tym to rozumiemy, że nie o to chodzi, mamy dawać przykład, mamy wchodzić w środowisko ludzi, mamy się żenić, mamy za mąż wychodzić, nie mamy żyć na kocią łapę, mamy normalnie funkcjonować w tym świecie, bo taki, ale dlaczego? Bo taki jest ten świat. Wiecie, o co chodzi? Dlaczego ja mam ślub z moją żoną? Bo ja tu żyję. Tu żyję. Tak? Jakbym z nią mieszkał w Afryce i by był ślub niepotrzebny, to bym nie miał żadnego ślubu, bo po co? Bo mnie było szkoda wydać 80 zł na ten ślub. No po co mi ślub, tak? A żyję tu, to mam ślub. I to jest w porządku, że mam ten ślub, bo im się nie czeka, że na kociu łapę żyje. Ale ja nie robię z tego wielkiego hala. Tak? Bo to nie jest Boży porządek. To nie jest Boży porządek. A On jest twórcą porządku. On. To On jest twórcą porządku. On. Oglądaliście Kaznodzieje z karabinem? Oglądaliście. Szedł na ewangelizację. Jeden pistolet, drugi M16 na plecy i jedzie głosić. Tak? Przeszkadzają w głoszeniu bandyci. Nie chcą przyjąć Jezusa. Tak? Dalej głosi. Co to jest? Ja mówię, nie wiem, mówię, co to jest. Mówię, może Boży porządek. A może to jest Boży porządek? A może w ogóle przeszkadzają w Bożych rzeczach? Boży porządek jest czymś innym. Nie wolno nam poruszać się ani w kierunku religijnym, ani humanistycznym. Duch Święty, który jest w Tobie, jest wyznawcą porządku, który sam ustanowił. Słuchając Jego i rozumiejąc zasady, które On podaje, tak? Zaczniesz rozumieć Jego porządek. Zaczniesz widzieć, że te rzeczy są zupełnie inne. I krok po kroku będziecie tego się uczyć. Wczoraj do mnie przychodzi kobieta, malarka, do kościoła taka malarka przychodzi, pięknie maluje, pięknie, artystka. Ma dziecko, samotnie matka wychowująca dziecko, ma jakieś tam bździny, jakieś tam jej dają z tego, z urzędu, nie wiem. Ja mówię do niej, masz obrazy, mam. Dlaczego ty nie sprzedajesz tego obrazu? Mówi, bo nie mam firmy założonej, bo nie wiem, jak się do tego zabrać. Ja mówię, ale zaraz, bo nie. Jakiej firmy? No wiesz, bo mi powiedzieli, że jak nie będę płacić, nie założę firmy, nie będę płaciła podatków, to będzie grzech. Ja mówię, a nie powiedzieli ci, że jak nie masz co do garka włożyć, proszę ciebie, to nie jest dobrze? Takie ci rady dali tam w tym. My nigdy się nie kontaktuj z tymi ludźmi więcej. Teraz posłuchaj mnie, zacznij sprzedawać to. Ona mówi, bez firmy, nie tak, bez firmy. Dziewczyno. W mojej Biblii jest napisane, że dla księcia jest 10% podatku tylko, a u nas jest 23% samego VAT-u. Ten chory system okrada cię na każdym kroku. To jest bezbożny system. Bezbożny. A religijni ludzie mówią, no trzeba płacić podatki. A ja do ludzi mówię, płać tak, żeby cię nie zamknęli, pamiętaj. Tylko tak płać. Szukaj kruszków notorycznych. Opłać dobrą księgową. Żyj tak, żeby te chore państwo cię nie zamknęło, bo to jest bezbożne państwo. To już na krzyżakach powiedzieli. Pogański kraj, pogańskie obyczaje. W takim chorym kraju żyjemy. W takim chorym kraju. Tak? Zobacz. A wierzący ludzie, a? Mówią, to jest porządek. To nie jest. To się nazywa złodziejstwo. Rozumiecie? Jak ukradniesz coś komuś z kieszeni, to mówią, że jesteś złodziejem. Tak? Jak jesteś politykiem i ustanowisz ustawę, gdzie się ludzi czesze, się zabiera 60-70% ich dochodów, to jest porządek. To się nazywa porządek. To jest porządek. Jak piepniesz komuś portfel, to jest przestępstwo, tak? To się idzie do więzienia na 3 lata. A jak czeszesz ludzi,
tak? I zabierasz tym prądzie 50% więcej niż powiedział sam Bóg. Tak? O, to się nazywa porządek. To jest porządek? I mówią ludzie, trzymaj się tego porządku, nie? A dlaczego mam się trzymać tego porządku? To właśnie zrobię wszystko, żeby obejść to. Zrobię tak, rozumiesz? Żeby krew wypić, a dziurki nie zrobić. Mam Ducha Świętego. Będę się radził Ducha Świętego, Duchu Święty, ja mam to cholerstwo obejść teraz. Poucz mnie, Panie. Bo ja już wiem, że to jest grzeszne. To grzeszne jest. To jest grzeszne. Bo ty powiedziałeś 10% dla księcia, 10% dla kapłana, a za resztę balujcie. Rozumiesz, o co chodzi? Więc o co tu chodzi? Chyba, że cię serce pobudza, jak chcesz gdzieś tak dawać kasę, to dawaj kasę i bardzo dobrze, bo miłość daje, nie ma problemu, tak? I dawaj. Kraje, które funkcjonują w normalnym systemie podatkowym, tak? Inaczej funkcjonują, dlatego na takie są podatki, bo państwo wzięło, łapę położyło na rzeczy, na których nie powinno kłaść łapy. Edukacja jest jaka? Państwowa. Co czytasz w swoim piśmie? Na kogo jest złożona edukacja? Na rodziców. Państwowy system edukacyjny jest czym? Grzechem. To grzech. Grzech, ale legalny. Rozumiecie, ludzie, bo ktoś pokazuje wam bardzo ważne rzeczy. Normalnie się dzieci posyła do szkoły, tak? A według pisma to jest grzech. No i co? Ale my się przyzwyczailiśmy do tego. Ale Boży porządek był inny. Boży porządek powiedział rodzicom, kształcie swoje dzieci. Tak powiedział Boży porządek. Tak Bóg powiedział. Bóg. Bóg 10% dał księciu, tak? I powiedział tak, za te 10%, tak? Jesteś w stanie utrzymać państwo. 10% będziesz brał od swoich obywateli i utrzymasz państwo. Dlaczego? Bo państwo ma tak małe możliwości. Państwo ma się zająć bardzo małymi rzeczami. W moim piśmie jest napisane, że państwo, tak, ma bronić tego, który się sam bronić nie potrafi, tak, i wynagradzać tego, który przynosi sukcesy państwu. Tak jest w moim piśmie napisane. O. I na to miało iść te 10%. I żeby królowi się dobrze żyło, żeby dobrze reprezentował państwo. Ale jak się nie ma jednego króla, tylko się ma kupę królów, już sam fakt, że nie jest się monarchą, jest grzechem. Każdy system, który nie jest monarchią, jest grzeszny. Demokracja to grzech z piekła rodem. Demokracja. Ja teraz jak na spotkaniu o małżeństwach mówiłem, pokazywałem jak jest, co to jest, jaka to jest choroba w ogóle, jeżeli chodzi o Boży porządek. To jaka jest różnica. Tak? Ja mówię, kto powiedział, że mąż i żona to partnerzy? Kto to powiedział? Mówię, znajdź mi jeden taki fragment z Biblii. Jeden mi daje, że to są partnerzy. Świat powiedział, jesteśmy partnerami. I ludzie derą się między sobą, bo oni partnerami są być człowieku. Rozumiesz? A mężczyzna i kobieta są tak dwa różne organizmy, że się w głowie nie mieści człowieku. Facet miał urodzić dziecko, to był umarł. No dobra, to pierwszy poród, to zgoda. Partner teraz. Ty trochę rodzisz, ja trochę radzę. Poródźmy razem. Ja byłem przy dwóch porodach moich dzieci, ciebie. Jedno co mogę powiedzieć, moja żona to jest mistrzyni świata. Mistrzyni świata w ogóle człowieku urodzić dziecko. Do mnie podchodzi człowiek, ona rodzi dziecko, do jej podchodzi, proszę ciebie, ta położna. Mówi, pan się dobrze czuje? Mówię, proszę panią, to ona rodzi. Ona mówi, bo 90% ojców mdleje. Ja mówię, ja nie mdleję, proszę panią. Ja jestem zafascynowany zjawiskiem. W ogóle właśnie odbieram objawienie. W ogóle w jaki sposób mam się modlić, no. Człowieku, głowa Sary już była na wierzchu, tak krzyczy, proszę ciebie, całe siły wkłada, a do siebie mówi, tak się będziesz modlił. A ja mówię, o Boże. Ale Boży porządek jest zupełnie inny. I musimy trzymać się Bożego porządku. I w swoich sercach musimy usankcjonować Boży porządek. Ja ci gwarantuję, że usankcjonowanie w sercu Bożego porządku dokona dwóch rzeczy w tobie. Po pierwsze, wyprze z ciebie ludzki porządek. A po drugie, mega cię zabezpieczy do skutecznego życia na ziemi. Będziesz wiedział, kiedy mówić, a kiedy milczy. Będziesz wiedział, co robić i w jaki sposób postępować, bo to jest Boży porządek. O tym mówi ten psalm. Chwalcie Pana. Chwalcie Pana. On ustanowił każdą rzecz. Jest ustanowione. Pamiętacie, jak w zeszłym miesiącu mówiliśmy o Bożych planach, celach i dążeniach? Ja tak się modlę. Ja mówię, Boże, ja chcę, żeby Twoje plany, cele i dążenia, Twoje, tak, przenikały całe
całą moją duszę. Ja chcę widzieć, jak Ty widzisz, słyszeć, jak Ty słyszysz. Ja chcę rozumieć, jak Ty rozumiesz. Mnie nie obchodzi, co społeczeństwo powie. Co mnie obchodzi społeczeństwo? Co mnie obchodzi? Co mnie obchodzi społeczeństwo? Społeczeństwo to, człowieku, ludzie. Społeczeństwo co dwa pokolenia zmienia zdanie. Tak? 79, to nawet nie 79, chyba nawet 82. Orzecznictwo Towarzystwa Psychiatrycznego na świecie uznaje, że homoseksualizm jest chorobą psychiczną. Międzynarodowe orzecznictwo. Główne głowy, tak, psychiatrów na całym świecie zgodziły się co do tego, że homoseksualizm jest chorobą psychiczną. Jakże wiele zaszło do 82 roku. Wiecie, o co chodzi? Dzisiaj to nie jest choroba psychiczna. Dzisiaj idziesz do galerii, siedzi facet, make-up ma. Proszę Ciebie, zrobiony. Przyglądam mu się. Ja różne kobiety widziałem. Ja kobieciarz zawsze byłem, póki nie poznałem mojej żony. Mówię, ja w życiu nie widziałem takiego make-upu u kobiety. Mówię, ile ten facet musi spędzić rano przed lustrem. Ja się tak patrzę, jaki podszykowany. Tutaj człowieku i podkład, i wszystko, i tu ucho, i tu, ach, tam człowieku. Ja mówię, jest bardziej elegancki niż wszystkie babki do tej pory co widziałem. Dzisiaj to nie jest żaden problem. W 82, tak, poszedłby do szpitala psychiatrycznego. Wyszedłby na ulicę. Podjeżdża milicja do niego, tak? Wziął go w kaftan, tak? I wywieźli do szpitala. To w ogóle bez dwóch zdań. Dzisiaj on siedzi, proszę Ciebie, i on sprzedaje ubezpieczenia. Ja też od niego kupię ubezpieczenie. Ale od czego to ubezpieczenie? Człowieku, jakie on mi ubezpieczenie sprzeda? Proszę Ciebie, jak on w ogóle nie jest bezpieczny. Patrzysz na niego, cholernie niebezpieczny człowiek. Tak. Patrzysz na niego, wie, że w 82, proszę Ciebie, hydroksylę by mu dawali do szyi. Tak. A teraz on się ubezpieczenia sprzeda. Jak ktoś mi powie, że istnieje coś takiego jak stabilizacja w społeczeństwie, to ja mówię, co Ty gadasz? Co Ty w ogóle gadasz? No weź. Ja się nie zdziwię, jak za 10 lat, tak? Stosunki seksualne z dziećmi będą normalną sprawą. A za 20 lat, jak nie wróci jedno, że będą prawnie usankcjonowane. Ja się nie zdziwię tym, a dlaczego nie? Rozumiesz? Do tego idziemy wszyscy. I co teraz? I to będzie prawne. Prawne. Co to jest prawo w ogóle? Zobaczcie, chcę, żebyście takie coś zobaczyli. To ludzkie, ludzkie, ludzkie. Pamiętacie, co mówiłem na temat prawdy? Waszymi prawami usuwacie prawdę, mówi Pan. Prawdę się usuwa. Tak? Nie możesz, proszę Ciebie, złodziejowi, który przychodzi do domu, strzelić w łeb, tak? Bo przede wszystkim nie masz pozwolenia na broń w Polsce. Teraz na naszym na tej ewangelizacji umieściłem takiego Jezusa z karabinem, proszę Ciebie, jest takim aureolą, tutaj jest napisem, proszę Ciebie, że jest za posiadaniem broni. Rozumiesz w ogóle? Wiesz, nie? Proszę, Jezus za posiadanie broni był. Ja mam na to dowody biblijne. On mówi, ile macie mieczy? On mówi, dwa. Starczy, mówi. Jezus nie ma nic przeciwko posiadaniu broni. Był zwolennikiem posiadania broni. Zaakceptował fakt, że jego apostołowie posiadają na stanie, proszę Ciebie, działań liturgicznych, narzędzi liturgicznych, dwa miecze. Narzędzia liturgiczne mieli, tylko dwa miecze, są dziewiątym miesięcznym. Ja mówię, dobrze jest. Dramat! Jak może takiego Jezusa? Ja mówię, biblijny! Jest za posiadaniem broni! Nie możesz zabić złodzieja, bo dostajesz 5 lat! Nie mówiąc o tym, proszę Ciebie, że dostaniesz drugie dwa, bo nielegalnie miałeś sztukę. Okej? Okay? Nie możesz tego zrobić, bo to jest ludzki porządek. Nie wolno go zabijać, on tylko przyszedł Cię zabić. Jak
mógłbyś go zabić? Wiesz, o co chodzi? Zaatakuje ktoś cię na ulicy, proszę ciebie, złamiesz mu nos, zrobi ci sprawę. W sądzie. Nie mówiąc o tym, że religijni ludzie powiedzą, że powinieneś nastawić drugi nos. Ja mówię, no dobrze, mojej żony nastawię następnym razem, pan teraz jej przypiesz. Radzę się lepiej. To jest choroba, jedna wielka choroba. Dlatego Boży porządek musi być czymś, co w nas musi być usankcjonowane. Musimy się modlić w tą stronę. Musimy powiedzieć, Duchu Święty, my chcemy, żeby nasze oczy były otwarte na Twój porządek, na Twoje zrozumienie rzeczywistości duchowej, psychicznej, materialnej. My chcemy widzieć Twoimi oczyma. My nie chcemy być w ogóle arogancy na Twój porządek. Ten świat cały czas nam proponuje, rozumiecie, inne rozwiązania niż Boże. Inne. I Kościół robi to samo, szeroko pojęty Kościół. Jeszcze raz w tym 148 psalmie, 14 werset. Pomnożył moc ludu swego, chwała wszystkim wiernym jego, synom Izraela, ludu mu bliskiego. Zobaczcie. Poznanie i uznanie i wejście w ten porządek powoduje uwolnienie mocy Boga do Twojego życia, podniesienie Twojego życia do pułapu, gdzie chwała Boża jest Twoim codziennym udziałem. Przez 13 wersetów jesteśmy w tym psalmie informowani o tym, że istnieje Boży porządek. W pełnym rozmiarze. A 14 werset mówi, jeżeli Wy ten porządek usankcjonujecie w sobie, tak, to podniesie Wasze życie. Pomnożył moc ludu swego. Kiedy pomnożył moc ludu swego? Kiedy lud Boży przyjął te 13 wersetów. Kiedy zrozumiał, że istnieje Boży porządek. Wtedy moc Twoja wzrasta. Moc Twoja wzrośnie wtedy, kiedy zrozumiesz, że Boży porządek jest naczelnym porządkiem i że nie ma innego porządku. Nie ma innego porządku. Nie ma. Żyj w tym świecie. Rozum to wszystko, co się dzieje. Musisz to zrozumieć, wiedzieć, gdzie żyjesz, jak żyjesz. Ale ty musisz w swoim sercu mieć jasne kryteria. Jasne kryteria. Nie możesz mieć kryteriów tego świata. W żadnej dziedzinie. Bo wtedy moc Twoja będzie wzrastać. I wtedy chwała Twoja będzie się podnosić. Twoje życie będzie podnoszone. Rozumiecie? W ogóle ruch przebudzeniowy to jest system niestandardowego funkcjonowania. To niestandardowo funkcjonuje. Dlaczego my jesteśmy poza całym systemem religijnym w tym kraju? Dlaczego my to robimy? Dlatego, że jesteśmy promotorskim ruchem, który wychodzi poza ten system. My często pytają, jesteś protestantem? Ja mówię, niech mnie ręka boska broni, że protestantem być. A katolikiem? Ja mówię, niech mnie druga broni. To kim ty jesteś? Ja mówię, właśnie, kim ja jestem? Nie wiem, mówię do końca. Czy można nas jakoś sklasyfikować? Jakiś czas temu dzwoni do mnie taka dziennikarka i mówi do mnie tak. Proszę pana, co to znaczy, że pan produkuje uczniów czasów końca? Ja mówię, proszę panie, grubo. Taki artykuł dałem w gazecie. Nie? Ja mówię, proszę panią, bo koniec idzie. Ona mówi, jak to idzie koniec? Ja mówię, Jezus może wrócić jutro. Ona mówi, chyba pan żartuje. Ja mówię, nie proszę pani, trzeba być gotowym. Trzeba być gotowym, trzeba jak najwięcej ludzi przygotować do tego. Ona mówi, o Boże, ja mówię, i słusznie. Ona naprawdę to poważnie przyjęła, wiecie. Tworzymy ludzi czasów końca. Tak naprawdę tworzymy ludzi, którzy rozumieją Boży porządek rzeczy. Bo jest tyle syfu dookoła.
Kościół przyjmuje standardy świata. Kościół przyjmuje moralność jako Boży standard. Kościół przyjmuje niemoralność jako Boży standard. A ani moralność, ani niemoralność nie ma nic z Bogiem wspólnego. Nic. Niemoralność nazywamy grzechem, moralność nazywamy porządkiem, a to wszystko jest jedna wielka bzdura. Bzdura. To bzdura. Ludzie się dzielą na dwie kategorie. To jedni ludzie są odrodzeni z Bożego Ducha, drudzy nie odrodzeni z Bożego Ducha. Nie ma innych kategorii. Nie ma niczego. Więcej. Następnie. Ludzie odrodzeni z Bożego Ducha dzielą się na następne dwie. Jedni są mądrzy, drudzy głupi. Głupi mają w ogóle swoje poglądy. A mądrzy mają Boże poglądy. I to jest wszystko. Całe wszystkie, wszelkie podziały. Innych podziałów nie ma. Boży porządek. Hiob 38-33. Hiob, najstarsza księga Pisma Świętego, to powtarzam. Ja bardzo lubię tą księgę, od kiedy zacząłem ją rozumieć. 38 rozdział, 33 werset. Kocham tego faceta. Kiedyś się z nim spotkam w niebie, powiem Hiob, bo jest zatrybowany jak płyt na lodzie. Ale zatrybiłeś nareszcie. 30 parę rozdziałów nie mógł zatrybić. Aż wreszcie zatrybił. Pytanie. Spotyka się z Bogiem. Pytanie. Czy znasz porządek nieba? Albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Pytanie Boga do Hioba. W ogóle wiecie, jaka jest prorocza księga? To jest tak prorocza księga, że się w głowie nie wiecie. Bóg do niego przychodzi i mówi: Panie, jestem załamany, żona mi poszła, jestem chory, dzieci zabite, jestem pusty jak bęben turecki. W ogóle wie, o to chodzi, nie? Ty. Mówi: przyjaciele mnie zostawili, w ogóle zabić się, bym zabił, ale się nie zabiję, bo pójdę tam gdzieś, w ogóle wiesz o to. No i siedzi na rzeka. I w ogóle przychodzi, w ogóle zrób coś. I przychodzi Bóg i mówi: tak, w ogóle ty. A ty w ogóle czaisz porządek nieba? A wiesz, co tam się w ogóle dalej dzieje? Zaczyna z nim rozmawiać, wiesz o czym? O hipopotamie. Ten przyszedł, wylał mu w ogóle wszystkie żale przed sobą, a Bóg z nim poszedł pogawędkę o hipopotamie. Przycina. A rozumiesz hipopotama? Nie? W ogóle nie. A krokodyla czaisz? Też nie. Co ty wiesz? Co ty wiesz? Czy ty umiesz ustanowić porządek nieba? On pyta. Czy umiesz? Bo tu chodzi o porządek nieba. Przeżywasz coś w Hiobie, ale według porządku ziemi. Pytanie Boga do nas to jest. To jest pytanie w ogóle Boga do nas. Zobacz. To jest pytanie, które musi w tobie grać. Czy znasz porządek nieba? Ty musisz znać porządek nieba. Jak nie będziesz znał porządku nieba, to ty nie będziesz w stanie funkcjonować prawidłowo. A dalej, czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? I teraz posłuchaj. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Ty możesz ustanowić władztwo porządku nieba na ziemi. Możesz, to Hiob nie mógł. Tylko, że to jest prorocze do niego mówione. Ale ty możesz! A więc musisz poznać porządek nieba. I musisz zacząć wprowadzać porządek nieba do twojego życia tu na ziemi. Ty musisz modlić się, mówić: Ojcze, ja chcę poznać porządek nieba od A do Z. W dziedzinie ducha, duszy i ciała. Ja chcę poznać porządek nieba. Wiesz, co to oznacza? Będziesz dowiesz się o rzeczach, o których nie wiesz do tej pory. Bóg ci otworzy oczy. Powiem inaczej, sam sobie te oczy otworzysz. Wystarczy zgoda. Zobaczysz porządek nieba. Ludzie, jak ja zobaczyłem pewne rzeczy, ja mówię: Chryste jedyny, ja nigdzie nie pasuję. Nigdzie, mówię: Boże, ja nie pasuję.
Ja się nie mam gdzie w ogóle zahaczyć. Nie mam gdzie się zahaczyć. Pamiętam, jak ja się nawróciłem, Agata jeszcze była nienawrócona. Ja już, ona jeździła ze mną wtedy do kościoła zielonośrodkowego, ale tak jak siadaliśmy sobie wieczorem, rozmawialiśmy, ona tak siedziała, pamiętam jak dzisiaj, mówi do mnie: wiesz co? Ty nawet nie będziesz normalnym chrześcijaninem. Już wtedy prorok się wyjmuje. Jeszcze Boga nie stała, wiecie, nie? Ona mówi tak: jeszcze z tobą do tego kościoła. Tam było ze 400 osób w tym kościele wtedy, nie? Ona mówi tak: jeżdżę tam już tyle miesięcy. Ty w ogóle jesteś inny. Ona rozumiesz, człowiek jeszcze niezbawiony obserwował to z Bogu. Rozumiesz, to jest bardzo ważne. Dlaczego? Ja zaczynałem coraz bardziej trybić, że to, co w ogóle tu się dzieje wokół, mówię, nie, to jest jakaś... I wiesz, jeszcze nie umiałem używać słów, które dziś używam, nie rozumiałem teologicznie pewnych rzeczy, ale mówię, to Boże, to coś nie tak jest tutaj. Czegoś mi kurczę brak w tym wszystkim. Czegoś tu nie ma. Nie jestem jakiś nasycony. Ja pamiętam, jak dzisiaj za komuny, ci z was to pamiętacie, człowieku, była czekolada czekoladopodobna. Tak grzeczna mi się włodzili, człowieku, jeszcze ze Związku Radzieckiego. Jest też do dzisiaj cholera. Czekolada podoba. Takie rzeczy tam, wiesz o co chodzi. I też były w ogóle, przywozili pomarańcze z Kuby. Jak ja nienawidziłem pomarańczy z Kuby, to w ogóle zawsze było kwaśne. Zawsze. Ja zawsze pomarańcze z Kuby pamiętam, że były kwaśne. No. Z Kuby. Od brata Fidela. Moi tam wiecie, w jednej ekipie to dużo z Kuby było. No. Tylko to wyglądało jak pomarańcz, to było wszystko, tylko to było zawsze kwaśne. Ja nie mogę funkcjonować w czymś, co jest chore. A porządek ziemi jest chory. Porządek ludzki jest chory. Ludzie, tego nie można uzdrowić. Bo ziemia jest do utylizacji. I porządek ziemi jest do utylizacji. Nie ma nigdzie wzmianki w Piśmie Świętym o tym, tak, że ziemia będzie zachowana. Jest natomiast informacja, że ją Bóg spali ogniem. Bardzo jasna informacja, nie trzeba jej szukać w różnych objawieniach. Tak? Bardzo to jest takie, choć już nigdy nie zaleje jej potopem. Teraz ją spalę ogniem. Takie obietnice. Już nigdy potopem jej nie zaleje. Tak się ucieszyłem na początku, przeczytałem, mówię, już nikt nie będzie potem. Czytam dalej, mówię, spalę ogniem. Mówię, cholera jasna, teraz będzie dopiero. Teraz ją spali. Taki zamysł w ogóle, wiecie, gdzie nie spali. Ziemi się nie naprawia. Porządku ziemi nie naprawimy. I w nas nie może być formuły naprawczej. Że teraz my naprawimy. Naprawimy głowy kobietom, żeby ciąży nie usuwały. Naprawimy głowy homoseksualistom, żeby nie byli homoseksualistami. Naprawimy głowy pedofilom. Naprawimy w ogóle tym, co śmiecą. Naprawimy coś innego. Będziemy wieloryby za ogony ciągnąć, człowieku. I będziemy z tymi zboczeńcami z Greenpeace tam, człowieku, się macać przy ciebie. Nie! To jest porządek ziemi. Ziemi. Nazwą nas dobrymi. Ja nie chcę być nazwany dobrym. Co mnie po tym? Co tobie po tym? To jest, ale jesteś porządny. Przepraszam, powiedz. Jak ktoś ci powie, że jesteś porządny człowiek. Powiedz, przepraszam. Mam trudniejszy czas. To jestem porządny. Jakoś mi trudno teraz. Mam zachwianie wiary. Niech to ty się oparłem o humanizm. Cię podparłem. Porządek nieba to jest coś, co my w sobie musimy w ogóle zbudować. Musimy rozumieć to. Musimy przestać próbować Boga jakby wprowadzić w jakiś schemat ludzki. Bo my czytamy na przykład, czytamy o Stary Testament, czytamy, że tam Pan zrobił to, Pan zrobił tamto, Pan zesłał plagi. No i teraz, no,
No tak, no, bo tak pomyślał, albo tak pomyślał, albo tak zrobił, albo to szatan zrobił. Kiedyś ktoś mówi, to szatan zesłał plagi, ja mówię, to Pan zesłał plagi. Nie, to szatan zesłał, ja mówię, nie, to Pan zesłał. To szatan zesłał, ja mówię, tam nie jest naprawdę szatan zesłał plagi, tylko Pan zesłał plagi. Jak to Pan zesłał plagi? No ale to, ja mówię, nie, no nie to, że sam, bo to szatan wykonał te działanie. Natomiast o co chodzi? Wiecie, jak jest z artykułem 148? Taki artykuł to jest. To jest artykuł o morderstwo. I wiecie, że takiej samej karze podlega ten, który namówi do morderstwa, jak ten, który wykona morderstwo? Podżeganie. Podżeganie. Pewnego rodzaju. Nieochronienie czegoś. Rozumiesz? Jest przyzwoleniem. Ktoś powie, Bóg nie daje przyzwolenia. Ja mówię, ja wiem, że w tej filozofii Bóg nie ma nic wspólnego ze złem, bo On nie ma nic wspólnego ze złem, tylko On też nie ma nic wspólnego z dobrem. No. Nic. I na tamtych ludzi spadały plagi, bo nie było Chrystusa. Nie było się do kogo odwołać, nie było ochrony żadnej. Tak naprawdę nie było ochrony przed Bogiem. Przecież Bóg ludzi w Chrystusie to ochronił sam przed sobą. Sam przed sobą. To On to jest straszna postać. O. Ja nie zamierzam humanizować Boga. Nie było Chrystusa w Starym Testamencie, to trup się ścielił gęstwem. A jak się miał ścielić? No trup się ścielił gęstwem. No tak. I z tego nie trzeba robić wielkiego laru. No trup się ścielił gęstwem. Nie dlatego, że Bóg nienawidził, znaczy, że Bóg tam tych ludzi chciał wykończyć, karał i za coś. Nie, po prostu On był zawsze sobą, tylko ochrony nie było przed Nim. Jak ci ludzie wychodzili poza system jakiś, to ich szlak trafiał jednego po drugim, bo jest Boży porządek rzeczy. Jest Boży porządek, zapłatą za grzechy jest śmierć, no tak? Ja Wam powiem lepszy numer, 10 przykazań jest dane w Leciwie. Będziesz świętował sobotę. I tam sobie chodzą przed ciebie i sobota przychodzi. Jeden poszedł chrustu nazbierać. Złapali go. Co chrustu nazbierał? Przychodzą do Mojżesza i mówią, o chrust zbiera w sobotę. Możesz powiedzieć, pójdę zapytać Pana. Poszedł Pana zapytać. I wraca z informacją. I mówi tak. Trzeba go ukamienować. A jego rodzice pierwsi rzucą kamienie. No i koniec. Ja się pytam, co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Gdzie tu jest porządek? Chłop poszedł chrustu na pierwszy. Ktoś mówi, ja nie chcę takiego Boga wierzyć. Ja mówię, to nie wiesz, idź stąd. Jak chcesz wierzyć w jakiegoś sobie Boga, to jest twoja sprawa, w co ty chcesz wierzyć. Słuchajcie, my jesteśmy wolni jak byk, jak dzik na zakręcie. My w ogóle bez żadnego problemu możemy wierzyć, w co my chcemy. My możemy sobie wziąć każdą informację i ją zhumanizować i powiedzieć, wiesz, bo to nie jest tak, a jak to jest? To powiedz mi, jak to jest? No wiesz, co Bóg miał na myśli, ty jesteś taki adwokat Boga, tak? Ty wiesz, co On miał na myśli, tak? Ty uważasz, że On miał na myśli coś innego, tak? Że On powiedział do Mojżesza, Mojżeszu, tam w ogóle udawajcie, że będziecie w Niego rzucać kamienami, a potem Go napomnijcie, powiecie, nie pracuj w sobotę, nie pracuj. Bo jak będziesz pracował w sobotę, to się na ciebie pogniewamy. Tak go nastraszcie. Rzucajcie koło głowy. No. Wiecie, o co chodzi? Nie, on powiedział, w ogóle ukamienujcie go, a rodzice pierwsi rzucą. No. Znakiem tego to była dość młoda osoba. Bo to jeszcze był ktoś, kto nie posiadał własnego gospodarstwa domowego, bo rodzice byli w systemie patriarchatu wtedy. Tak? Czyli to był ktoś, kto był gdzieś jeszcze pod władzą swoich rodziców. Jakiś młody człowiek. No i co zrobimy z tym tematem? Ktoś powie, to nieludzkie. Nieludzkie! No bo to nieludzkie jest. A czemu Bóg tak chciał? Nie o to chodzi, że Bóg tak chciał. Chodzi o to, że Bóg ma w ogóle inne podejście do śmierci. To w ogóle my musimy Boży porządek zacząć. Inne podejście do śmierci.
No zabijcie go! Dwa! Bóg widzi daleko. Daleko, daleko, daleko. Nie? Zabijcie go, jak już się zajęliście, to zobaczcie tą sprawę do końca, wiadomo. Mówi, bo to buntownik zaraz narobi innego bałaganu. Po co to wam w ogóle? Skasujcie go, skasujcie. Ty, inne podejście do śmierci. Inne. Inne. On sobie poszedł do krainy śmierci, na przykład. Zastanowił się nad tym w ogóle, o co chodzi, tak? Za 2000 lat tam przyszedł Jezus, tak? Podszedł do Niego, ty od chrustu chodzisz. Mówi do Niego, mam dla Ciebie dobrą nowinę. Możesz zbierać chrust ile chcesz. Ale musisz uwierzyć, że umarłem za Twoje zbieranie chrustu z sobą. Wierzysz? Tak! Nawet chodzi. I może cię chłopaka od chrustu nie spotkać. Tego, co nie w Biblii napisane. Tak? I ma wywalone, proszę Ciebie, równiutko na ten cały system, tak? Bo sobie poszedł do nieba, skończył się czas, rozumiesz? I razem z nim, proszę Ciebie, będziesz lał diabła po te Armagedony, tak? Z chłopakiem od chrustu. Bo Bóg ma inne podejście, tak? A że ma poczucie humoru, proszę Ciebie, to jeszcze będzie miał system, proszę Ciebie, chrustu na przykład. I będzie z mieczem w ręku, ja się będzie miał. Rozumiesz? To tak leci. Znając Jezusa, to co on wyrabiał w ogóle człowieku. Ksywki im dawał człowieku. Jeden się ciemnoskóry trafił, to mu dawał mu psywę czarną. Niger jest napisany. Jednego nazwał Niger. To w ogóle za historia. To Biblia wszystko. Wam Biblię czytam teraz. Biblię. To są fakty z Pisma. Jak można kogoś nazwać czarnuch? Mesjasz nas. Ksywki im dawał. Człowieku. To dopiero jest człowieku, tak? Taki model człowieku, że się w głowie mieści. Teraz zobaczcie, ten Boży porządek, inna rzecz. On to, co my uważamy za ważne, to uważa za nieważne. Mówi, co wy z tą śmiercią się wszyscy zwariowaliście, no śmierć, no bez przesady. O co wam chodzi? O co wam chodzi? Przecież to jest w ogóle duch, który jest skazany na gehennę. Weź. To jest inne podejście. Śmierć. Bo mu kazał kamienować, proszę Ciebie, bo miał taki słaby czas tam ten chrust zbierał w sobotę, nie trzeba było zbierać. Mówił mu, nie zbieraj z tu chrustu. Tak? Jest napisane, że nieposłuszeństwo. On nie został ukamienowany, bo on chrust zbierał. Rozumiesz, o co chodzi? Bo Bóg ma wywalone na to, że ktoś chrust zbiera, czy ktoś w sobotę robi, czy nie robi. To nie o to chodzi. Wiecie, o co tu chodzi? Że powiedzieli mu, nie zbieraj chrustu, bo Pan powiedział. A on poszedł i pozbierał. Co to znaczy? Olał Pana. Olał ludzi. Tak? Był antyboży i antyspołeczny. Pracował dla kogo? Dla diabła. To był młody sługa diabła. A właśnie wtedy była tworzona podstawowa jednostka państwowa Izrael, z którego miał powstać Mesjasz. To wszystko miało cel, żeby uratować nam dupy. I teraz on idzie chrust zbierać. Jak chrust zbierać? Co ty w ogóle jesteś? Nienormalny? My tu budujemy armię wszechczasów, a ty chrust? Powiedzieli, nie ruszaj tego w sobotę. Powiedzieli, nie ruszaj w sobotę. To nie ruszaj w sobotę. Jakby było 11 przykazanie, proszę Ciebie, że uczymy się chodzić na rzęsach, to lecimy, chodzimy na rzęsach. Bo tak powiedział Pan. To nie jest popierdółka, to Pan. Może odrobina szacunku. Tak? Bo nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak co? I bałwochwalstwo. To ten sam gatunek, czyli co? Te same duchy stoją za tym. Te same demony! Nasza córka ma 11 lat. I 6 lat nie dostała żadnej kary. Za nic. Ale do 5 lat dostawała lanie. Od urodzenia. Na ścianie wisiał gwóźdź, a na gwoździu pasek. I miał na imię Pan Pasek. Takie miał imię.
pan Pasek wymierza sprawiedliwość ludzką. Póki się nie nawróciła do Pana Boga. Tak? To była pod prawem. A na straży stał Pan Pasek. Potem się nawróciła do Jezusa, została ochrzczona w Duchu Świętym i Pan Pasek poszedł do szafki. Tak? Przewodnik już niepotrzebny. A dzisiaj wszyscy mówią, jakie cudowne dziecko macie. Naprawdę mówię. Dlatego, że przez 5 lat dostawała w cile. Na tyle. Że była karana za intencję nawet. Intencję. Postawę. Ktoś powie, to nieludzkie. No i co z tego? To karalne. Weź przestań. Ale to dzisiaj ona jest prorokiem. Ma 11 lat i prorokuje. To dzisiaj ona kładzie ręce na ludzi i są uzdrawiani. To dzisiaj ona jest bardzo mądra. To dzisiaj ona wstaje dzień w dzień o 7 rano. Ma plan i uczy się sama, ponieważ nie posłaliśmy jej do szkoły. Ona, 11-latka, jest wspaniałym przyjacielem, hojnym człowiekiem. To dzisiaj ludzie w kościele chcą z nią spędzać czas. Ludzie przychodzą do niej i mówią, Artur, możemy wziąć salę na noc do siebie? Ja chcę, super. Dlaczego? Bo Boży porządek to number one. Jak mieliśmy grupę domową, tak? I ona mówiła, chcę siusiu, ja mówię, przed grupą, bo potem będziemy modlić się i będziemy słuchać Bożego Słowa. A jak mi się będzie chciało w trakcie siusiu, mówię, to się módl. I ustanawiaj, że nie chodzisz robić siusiu w czasie, jak jest zgłoszone słowo. Ktoś powie, to nieludzkie. Nieludzkie. Ale prowadzi do świętości. Boży porządek. Boży porządek. Księga Jeremiasza 5, 25. Jeszcze mam dwie rzeczy. Księga Jeremiasza 5, 25. Wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was do tego. Odpowiedź na pytanie o powód, który jest przyczyną braku sukcesu. Wasze winy powaliły porządek, prawda? Wasze winy powaliły porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego. Czyli w wyniku obalenia porządku, tak, zniknęło dobro. W wyniku obalenia porządku został powalony sukces w życiu człowieka, mówi prorok. To jest taka informacja. I Izajasz. Teraz Izajasz 38:1-6. Izajasz 38:1-6. W owych dniach Hizjasz śmiertelnie zachorował i przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, nie będziesz żył. Wtedy Hizjasz wrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana i rzekł, ach Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze czyniłem to, co przyjęło Twoich. Następnie Hizjasz był wielkim płaczem. Doszło Izajasza słowo Pana tej treści. Idź i powiedz Hizjaszowi, tak mówi Pan. Bóg Dawida, Twojego Ojca, słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, oto dodam do Twoich dni 15 lat i wyrwę Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto. Celem porządkowania jest wejście w śmierć. Celem porządkowania jest wejście w śmierć. Celem śmierci jest wejście w życie. To są zasady. On mówi do niego tak, uporządkuj swój dom, bo umrzesz. Uporządkuj swój dom. Zobaczcie, co robi on. Co on robi? Jest napisane, odwrócił się do ściany i zaczął płakać. Wiecie, co zaczął robić? Porządkować swój dom. Siebie. Uporządkuj swój dom, bo umrzesz.
On porządkowuje swój dom. Rozumiecie? Robi porządek. W wyniku tego następuje odwrócenie sytuacji. Co zrobił? Uporządkował swój dom. Dotknął śmierci. Czego? Śmierci tego człowieka. Pokutował. Pokutował. Nie bał się tego. Zrobił to. Następnie przyszedł prorok i powiedział: OK, pokutowałeś, kolejne 15 lat życia, ratunek od króla asyryjskiego, idziesz do przodu Hiskiasza. Warto robić porządek? Czy warto trzymać się porządku? I ostatnia rzecz. Księga Zachariasza 3,7,10. Księga Zachariasza 3,7,10. Księga Zachariasza 3,7,10 mówi tak. Tak mówi Pan Zastępów: jeśli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał domem moim oraz trzech moich dziedzińców, dam Ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, Ty i Twoi towarzysze, którzy siedzą przed Tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę, swoją sługę na torość. Bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozuem, i na jednym kamieniu jest siedem dusz. Wryję napis, mówi Pan Zastępów, jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. W dniu, mówi Pan Zastępów, będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną na torość i pod drzewo figowe. Chodził moimi drogami, pilnował mojego porządku, zawiadywał domem moim z trzech moich dziedzińców. Chodzenie drogami Boga, prawidłowa doktryna, uporządkowane fundamenty wiary i porzucenie niepotrzebnych nauczycieli i nauczeń. Chodzenie drogami pańskimi, początek całej roboty. Dalej, pilnowanie mojego porządku, czyli poznawanie Bożych zasad, standardów, kierunków. Dbanie o nie jako największy priorytet. Dalej, zawiadywanie domem moim, ustanowienie Bożego porządku w swoim życiu, duchu, duszy i ciele. Skutkiem czego? Ustanowienie Bożego porządku w każdej dziedzinie naszego życia. I następnie z trzech moich dziedzińców branie odpowiedzialności za szerzenie Królestwa Bożego na świecie. Zobaczcie, jak w tym zestawie informacji jest ujęty Boży porządek. W tym zestawie informacji Boży porządek jest jakby bryłą podstawową. Bóg mówi tak: oto mój porządek jest fundamentem zarówno sukcesu w Twoim życiu, tak? Jak i służby. Zacznij od uporządkowania wszystkich spraw związanych z doktryną i zrozumieniem duchowej rzeczywistości. Powymieniaj informacje. Nie trzymaj się zafałszowań. Nie szukaj tych, którzy głoszą połowiczne rzeczy, tak? Lub rzeczy, które w praktyce nie działają. Zapoznawaj się z moim porządkiem. Rozkochaj się. Na tym zbudujesz sukces osobisty i na tym zbudujesz sukces w swojej służbie. Z tego miejsca pójdziesz, dziecko moje. Tak mówi Bóg. Ja was do tego zachęcam, bo Boży porządek, on nigdy nie minie. A ludzki? Za rok, za dwa, pięć lat, dziesięć. Rozumiecie? Wszystko się zmienia, ale Boże zasady się nigdy nie zmieniają. Nigdy. Przeczytałem masę świadectw, bardzo lubiłem te rzeczy i dalej lubię. Z różnych epok, przestrzeni, krajów. Te zasady są wszędzie takie same. Ten porządek jest wszędzie taki sam. Wszędzie i zawsze. A ludzki? Módlcie się o to.
będziecie stawali przed Bogiem, mówcie, że Boże, ja jestem gotów na zmianę wszystkiego, co jest związane z Twoim porządkiem i z porządkiem tego świata. Ja chcę to powymienić. Pomóż mi, Duchu Święty. Pomóż mi w tym, Duchu Święty. On Ci będzie pomagał. Powiedz, Boże, zatrzymaj mnie przed uczestniczeniem w ludzkim porządku rzeczy. W moich relacjach, w rodzinie, w kościele, w zrozumieniu Twojego słowa, w życiu codziennym, w pracy. Naucz mnie używać tego porządku, który tutaj jest na ziemi, no bo żyję na tej ziemi, ale nie żyć tym porządkiem. Nie nim żyć. Ja chcę żyć porządkiem nieba. A rozumiesz? Ja nie chcę żyć porządkiem ziemi. Ja chcę być osobiście wolny w porządku ziemi. Nie chcę. Ja nie chcę być ani dobry, ani zły. Nie chcę. Ja po prostu, mnie to w ogóle nie interesuje. Ale wierzę w to, że jego porządek jest doskonały. I wierzę, że możemy go poznawać i głęboko doświadczać. I nie bój się też, że to Cię będzie konfrontowało z Twoimi poglądami dzisiejszymi. Niech to Cię konfrontuje. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór. Dziękuję, że Twoje słowo, ono jest w nas głęboko włożone. Ono działa jak miecz i jak młot. Duchu Święty, my zabezpieczamy za to słowo. Ogłaszamy, że diabeł nie może niczego nam ukraść. Że świat niczego nam nie zacieni. Że nic w nas nie oburzy z tego słowa. I że będziemy owocowali, Ojcze, zgodnie z tym słowem. Amen.